nie odnajduję się w rzeczywistości, która dla mnie jest całkowicie normalna jako osoby urodzonej w latach 90. I to był taki szok trochę, jak bardzo często bierzemy nasze poglądy na świat za pewnik. To broń Boże, nie chodzi o wszczynanie jakiejś dyskusji światopoglądowej, tylko jakby to jest taki, taka refleksja o szoku, którego dokonałem, że można na świat patrzeć tak całkowicie inaczej. I wcale nie jest to lepszy czy gorszy pogląd, bo czemu miałby być. Światopoglądy. Tak naprawdę świat kształtuje suma złudzeń, bo nikt nie posiada wszystkich danych. Porządkowanie rzeczy daremnym trudem nie ogarniamy nawet naszej małej skali. Więc tak naprawdę nie masz żadnego planu i nie masz racji twierdząc, że to bez sensu. Nie narzekaj na to, co nam zabrano. Żyj, znajdź się na swoim miejscu. Możesz się piąć, chcieć i walczyć o swoje. Tylko co to wszystko w ogóle znaczy? Błąkamy się pośród wyuczonych pojęć. Nie wiemy nawet, o co chcemy walczyć. Nie mówię, że nie warto próbować stworzyć swój własny świat. Tylko po co się tak strasznie spinać, skoro nawet nie ma jak zajrzeć w każdą część istnienia, ogarnąć wszystkich punktów widzenia. Żyj, pracuj, módl się, baw. Prawie na pewno jest złudzeniem i nie twierdzę wcale, że to źle. Na tym przecież polega ten bieg.